Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Gołaczyński, jestem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej właśnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Niestety nie mogę dzisiaj z Państwem być, chociaż bardzo bym chciał, z uwagi na inne obowiązki służbowe, ale bardzo dziękuję organizatorom, przede wszystkim panu profesorowi Dariuszowi Szostkowi za umożliwienie mi udziału w konferencji w drodze wideokonferencji, co akurat jest dobre ze względu na to, że problematyka konferencji dotyczy środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozporządzenia unijnego eIDAS. Będę miał dla Państwa kilka uwag dotyczących wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo cywilne i postępowanie cywilne. Wszyscy wiemy, że w prawie polskim, zarówno w prawie cywilnym, jak i w kodeksie postępowania cywilnego już obecnie istnieje szereg przepisów, które pozwalają na składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, które również przewidują nową postać formy elektronicznej, jak również definiują pojęcie dokumentu w sposób bardzo ogólny, który pochłania w sobie również dokument elektroniczny. Ale także przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują szczegółowe regulacje odnoszące się do składania pism procesowych w sprawie cywilnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, również doręczenia elektroniczne, jak również przeprowadzanie dowodu na odległość, czy również w ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 roku, także rozprawy przeprowadzonej na odległość. Według tej noweli będzie istniała także możliwość wydawania wyroków sądowych w formie elektronicznej. Mamy zatem, można powiedzieć, rozwiązania zawarte w prawie polskim w tym zakresie, ale także mamy nowe wyzwania wynikające z potrzeby dostosowania przepisów prawa polskiego, prawa prywatnego do przepisów rozporządzenia eIDAS. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że przepisy kodeksu cywilnego do tej pory posługują się pojęciem tak zwanej formy czynności prawnej elektronicznej, która jest równoważna oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej. Mamy w tym zakresie przepis artykułu 78, paragraf 2 kodeksu cywilnego, który będzie obowiązywał do 8 września 2016 roku. Po tej dacie wejdzie w życie nowela z 10 lipca 2015 roku, która w inny sposób reguluje tę kwestię, a mianowicie wyraźnie definiuje nową formę czynności prawnych jako formę elektroniczną. Przy czym do formy elektronicznej będą należały tylko te czynności prawne, które zawierają oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W związku z tym, że 1 lipca 2016 roku rozpocznie się stosowanie rozporządzenia unijnego dotyczącego m.in. właśnie identyfikacji elektronicznej, to należy rozważyć, jakie będą skutki dla właśnie przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie. Otóż wydaje się, że w momencie, kiedy wejdą w życie już przepisy rozporządzenia eIDAS, to jeszcze w okresie przejściowym będzie można stosować aktualne podpisy elektroniczne wydane na podstawie polskiej ustawy o podpisie elektronicznym, będących, jak wiemy, implementacją dyrektywy unijnej w tym zakresie. Niemniej trzeba jasno wskazać, że z czasem ten bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem zostanie zastąpiony podpisem kwalifikowanym według rozporządzenia eIDAS. Istotne znaczenie ma również to, że w artykule 23 rozporządzenia eIDAS przewidziano także, w artykule 25,
Przewidziano również kwestię dotyczącą skutku kwalifikowanego podpisu elektronicznego. I tutaj mamy do czynienia z istotną zmianą, można powiedzieć nawet zmianą rewolucyjną, ponieważ rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że podpis kwalifikowany będzie równoważny podpisowi własnoręcznemu. A zatem nie mamy tutaj już do czynienia z równoważnością z formą pisemną czynności prawnej, ale z podpisem własnoręcznym, czyli podpis kwalifikowany, elektroniczny, będzie równoważny podpisowi własnoręcznemu. Z tej perspektywy również należy zastanawiać się, czy strony nie będą mogły dokonywać czynności prawnych, które będą kwalifikowane jako czynności prawne sporządzone w formie pisemnej, jeżeli użyją kwalifikowanego podpisu elektronicznego, skoro mamy do czynienia z równoważnością samego podpisu. Tym zatem, gdybyśmy przyjęli taką koncepcję, no to wtedy rzeczywiście pod znakiem zapytania pozostaje w ogóle wyodrębnienie w tej noweli z 10 lipca 2015 roku nowej formy czynności prawnej, jaką jest forma elektroniczna. Bowiem mielibyśmy do czynienia z przykładem jedynie odmiany formy pisemnej. Zresztą, jak Państwo zapewne wiecie, w polskiej doktrynie prawa cywilnego od lat toczy się dyskusja, czy w przypadku oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej koniecznym jest wyodrębnianie formy elektronicznej czynności prawnej. Doktryna w tym zakresie jest podzielona. Jedni przedstawiciele uważają, że mamy tutaj do czynienia jednak z odrębną formą czynności prawnych ze względu na inny sposób złożenia oświadczenia woli, gdzie podpis własnoręczny nie jest wykorzystywany. A inni uważają, że zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z równoważnością podpisu elektronicznego z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej, wówczas zachodzi po prostu odmiana formy pisemnej czynności prawnej. Liczy się bowiem skutek, jaki musi być zapewniony poprzez wykorzystanie określonej formy czynności prawnej. Skoro skutkiem będzie rzeczywiście forma pisemna, to mamy do czynienia z odmianą formy pisemnej. Bardzo istotną zmianą, również przewidzianą w noweli z 10 lipca 2015 roku, jest zdefiniowanie w kodeksie cywilnym pojęcia dokument. Pod pojęciem dokument rozumie się nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. To jest artykuł 77 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. W konsekwencji należało przewidzieć również nowy podział dowodów z dokumentów w kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie na dowody, które zawierają tekst, czyli mają po prostu treść w postaci tekstu, jak również te dokumenty, które mają inną treść, na przykład audialną, audiowizualną czy mieszaną. Jednak w tym zakresie mamy do czynienia nadal z dokumentem w rozumieniu obecnie kodeksu cywilnego. Przepis ten, artykuł 77 z indeksem 1, wejdzie w życie 8 września 2016 roku. Natomiast rozporządzenie EIDAS w tym zakresie przewiduje jednak inne definiowanie dokumentu. Oczywiście rozporządzenie dotyczy wyłącznie jakby tego świata elektronicznego, a zatem z oczywistych względów definicja dokumentu odnosi się wyłącznie do dokumentu elektronicznego. I w tym zakresie jednak rozporządzenie EIDAS przewiduje, że dokumentem jest, proszę Państwa, informacja, która może mieć różną treść, również audialną, audiowizualną, ale również treść w formie tekstu. A zatem mamy tutaj do czynienia z bardzo istotną różnicą pomiędzy pojęciem dokumentu w kodeksie cywilnym, polskim kodeksie cywilnym, a definicją dokumentu elektronicznego w rozporządzeniu EIDAS. W związku z tym, że rozporządzenie oczywiście stosuje się bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, również i w Polsce, to ta definicja dokumentu elektronicznego będzie wyprzedzała tę, która zawarta jest w kodeksie cywilnym. Niemniej istotne znaczenie jednak jest w tym, że z punktu widzenia dowodowego
czyli na gruncie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, niewiele nam się to zmieni, czyli okoliczność, że mamy tutaj dwie definicje dokumentu, ponieważ kodeks postępowania cywilnego przewiduje wyraźnie odróżnienie dowodu z dokumentu, który zawiera treść w postaci tekstu. I tutaj niezależnie od tego, czy ten dokument będzie miał postać elektroniczną, czy będzie miał postać, nazwijmy to, tradycyjną, będą stosowane przepisy określonego działu kodeksu postępowania cywilnego o dowodzie z dokumentu właśnie. Oraz kolejne przepisy kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 308, 309 KPC, który przewiduje również przeprowadzenie dowodu z innego dokumentu, który nie zawiera treści w postaci tekstu. I w tym zakresie stosujemy do przeprowadzenia takiego dowodu odpowiednio przepisy o dowodzie z dokumentu oraz przepisy o dowodzie z oględzin. Ważne również jest to, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje przepisy dotyczące składania pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowelą z 10 lipca 2015 roku, która ma wejść w życie, jak mówiłem już wcześniej, kilkakrotnie, 8 września 2016 roku, przewidziano, proszę Państwa, możliwość dokonywania czynności procesowych w każdej sprawie cywilnej. Oczywiście musi być wytworzony system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał te nowe funkcjonalności. Jest on jeszcze w fazie budowy. Niemniej, pod względem prawnym mamy do czynienia już z przygotowanym pewnym instrumentarium, które może pozwalać stronom na dokonywanie tego rodzaju czynności procesowych. I tutaj artykuł 126, paragraf 5 KPC przewiduje, że pisma procesowe stron opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednak istotne jest to, że na mocy artykułu 25 ust. 2 rozporządzenia, o którym tu już mówiłem, ten podpis bezpieczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem z czasem zostanie zastąpiony podpisem kwalifikowanym. Powstaje jednak otwarte pytanie, czy w toku postępowania cywilnego przed sądem polskim strona będzie mogła wysłać pismo procesowe poza systemem teleinformatycznym, mimo że przepis artykułu 126 kodeksu postępowania cywilnego taki tryb przewiduje, i opatrzyć to pismo procesowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia eIDAS. I czy będzie to skuteczne? Oczywiście rozporządzenie eIDAS oczekuje takiej skuteczności. Oczekuje, żeby strony mogły również w postępowaniu przed sądami komunikować się z sądem elektronicznie, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny, który, przypomnę, już wcześniej o tym była mowa, jest obecnie już równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wydaje się jednak, że postawienie takiej tezy byłoby zbyt daleko idące. W moim przekonaniu, skoro polski ustawodawca dopuścił już obecnie szeroko w każdym postępowaniu cywilnym składanie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to dopuszczalne jest składanie elektronicznie pism procesowych wyłącznie wówczas, kiedy istnieje system teleinformatyczny umożliwiający obsłużenie tej funkcjonalności. Czyli gdybyśmy chcieli ominąć na przykład niedziałający jeszcze system teleinformatyczny i złożyć pismo procesowe na przykład zwykłą pocztą elektroniczną, a podpisać to pismo procesowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to uważam, że mamy tutaj do czynienia z wadą formalną pisma procesowego, które ewentualnie należy uzupełniać. No, istotnym rozwiązaniem również wprowadzonym w przepisach rozporządzenia jest, proszę Państwa, tak zwane doręczenie rejestrowane, kwalifikowane. W tym przypadku w prawie polskim nie mamy póki co takiego odpowiednika. Jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne, to przewidziane są one w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, to jest artykuł 131 z indeksem 1 i następne.
tej ustawy, gdzie prowadzony jest podobny mechanizm doręczeń jak w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Przypomnę, że obowiązującym już od 1 stycznia 2010 roku do dnia dzisiejszego bez żadnych większych problemów i przeszkód. I ten sam model został powielony w kodeksie postępowania cywilnego w nowelizacji z 10 lipca 2015 roku. Pytanie, jaka będzie relacja pomiędzy sposobem doręczenia przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego, a tym, który przewidziany jest w rozporządzeniu eIDAS? To pytanie rzeczywiście powinno być rozwiązane w ten sposób, że oczywiście rozporządzenie eIDAS powinno być bezpośrednio zastosowane, a zatem jeżeli będzie możliwość świadczenia usług polegających na tego rodzaju doręczeniu, to ono powinno być akceptowane również przez polskie organy, w tym organy sądowe w ramach kodeksu postępowania cywilnego. To jedynie stwarza taką możliwość, natomiast czy ta możliwość zostanie wykorzystana, to jeszcze pokaże czas. I w końcu, proszę Państwa, ostatnia kwestia. A mianowicie kwestia dotycząca tak zwanego znakowania czasem. Otóż rzeczywiście przepisy kodeksu cywilnego nie przewidywały do tej pory szczegółowych rozwiązań dotyczących znakowania czasem, mimo że polska ustawa o podpisie elektronicznym dopuszczała możliwość właśnie znakowania czasem określonych czynności. I kwestię tę rozstrzygał artykuł 81 kodeksu cywilnego, który przewidywał, kto może również dokonywać takiego znakowania czasem. Nowelizacja z 10 lipca 2015 roku dokonała zmiany przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie, umożliwiając wreszcie znakowanie czasem i aby z tym faktem były powiązane określone skutki prawne w postaci tak zwanej daty pewnej, co oczywiście dla określonych rodzajów czynności prawnych ma istotne znaczenie, ponieważ data pewna może powodować w niektórych wypadkach ważność czynności prawnych, ale częściej wywołuje tak zwany skutek ad eventum czynności prawnej, czyli że czynność prawna wywołuje określone skutki prawne. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o rozporządzenie eIDAS, to artykuł 41 stanowi, że nie może być kwestionowany prawny skutek elektronicznego znacznika czasu ani jego dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym, wyłącznie z tego powodu, że znacznik ten ma postać elektroniczną lub też, że nie spełnia wymogów kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu. Zatem istotnym jest to, że artykuł 41 ustęp 2 rozporządzenia przewiduje, że elektroniczny znacznik czasu kwalifikowany korzysta z domniemania dokładności daty i czasu, jaki wskazuje, oraz integralności danych, z którymi wskazywana data i czas są ze sobą połączone. W związku z tym, w moim przekonaniu, należy przyjąć, że konieczne będzie dostosowanie kodeksu cywilnego, w szczególności artykułu 81, do rozporządzenia eIDAS poprzez wyraźne odniesienie skutku prawnego urzędowego poświadczenia daty, czyli tak zwanej daty pewnej, do kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu. Obecnie zatem przepis ten powinien brzmieć, że w razie znakowania czasem dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje skutek od daty kwalifikowanego znacznika czasu. I to, proszę Państwa, tyle z takich ogólnych uwag dotyczących wprowadzenia rozporządzenia eIDAS do prawa polskiego, prywatnego, zwłaszcza do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powiem tylko tyle, że w polskiej ustawie procesowej cywilnej zawarto jest jeszcze szereg innych przepisów niż te, które wymieniłem, które dotyczą składania pism procesowych przy użyciu różnych rodzajów podpisów elektronicznych. Głównie mamy jednak tutaj wymóg składania
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wyjątkiem w tym zakresie jest jedynie możliwość składania pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ustawowego wzorca, popularnie zwana spółka S24. W tych dwóch przypadkach ustawodawca zdecydował się na odstępstwo od tego rodzaju podpisu i wydaje się, że powinniśmy utrzymać tę różnicę w jednym i w drugim przypadku, zwłaszcza w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego. W przypadku spółki S24 można stopniowo rozważać powrót do ujednolicenia, czyli do stosowania w przyszłości już kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast ważne jest to, że dla czynności sądowych na ogół również stosowany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Jednak w niektórych wypadkach ustawodawca od tego odstąpił. Jako dobry przykład można podać podpisywanie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych, podobnie w sprawach karnych i wykroczeniowych, gdzie wymagany jest jedynie bezpieczny podpis elektroniczny, a nie weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. I podobnie w artykule 324 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który przewiduje możliwość wydania wyroku w formie elektronicznej, również przewidziano, że wyrok taki może być opatrzony wyłącznie podpisem bezpiecznym, a nie weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wiem jednak, że w tym zakresie zaawansowane są prace już nad ustawą dostosowującą przepisy prawa polskiego do rozporządzenia EIDAS i zdaje się, że w tych przypadkach zaproponowano również wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osobiście uważam to za zbędne, dlatego że wystarczającym dla zabezpieczenia, podniesienia jakby poziomu bezpieczeństwa tego rodzaju czynności, o których tutaj mówiłem, jest podpis bezpieczny, a że Ministerstwo Sprawiedliwości posiada własne centrum certyfikacji dla tego rodzaju podpisów, to mogłoby z powodzeniem dalej świadczyć tego rodzaju usługi dla sądownictwo, co nie zwiększy kosztów dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia EIDAS, a jednocześnie w wystarczający sposób utrzyma potrzebne w tym zakresie bezpieczeństwo. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego wykładu i życzę owocnych obrad.